Ja już pierwsze zakupy zrobiłem, nie? Miały być przynęte, ale nie. Przynęt Majki coś tam ma, ale nie mówię, że nie kupię. Pewnie coś kupię. Ale jest naprawdę, trzeba by mieć dużo kasy, żeby tu wyjść stąd obkupionym tak jak się chce. No niestety, nie ma tak dobrze. Ludziska byłem tak, wyhaczyłem Lucio, co podejdziemy do niego, zobaczymy. O. Siema, siema Lucio, tutaj do widzów. Siemanko, ryby, piąteczka, ryby, ryby. Piąteczka. Kiedy odcineczek? Jak zwykle w piątek o 18. Zapraszam do Lucia. Wszystkich. Ty Lucio z Rzeszowa jesteś, nie? No. To niedaleko mnie, bo ja jestem z okolic Kielc. O, to może się kiedyś spotkamy. Bardzo blisko. Ja na Suchedniowie często jesteś, nie? Znaczy, no może nie często, ja kilka razy do roku. Sandomierz. Bo ja tam jestem często. No, Sandomierz tak. Sandomierz. Na kanale na Połańcu też, nie? Mi niestety znieśli do moje PZW dopłaty, już nie chcą dawać nam zezwoleń. Ale to nieważne, zapraszam do Lucia na kanał, ma naprawdę fajne, spoko filmy. Jest chłop normalny, naturalny, jest o ciekawy. Jezu, jak to. A gdzie masz, gdzie jest jeszcze twój kompan z nocek? No nie mów, że nie ma twojego kompana z nocek. Nie mogę ich upilnować, bo nie może ich upilnować. Nie możesz ich zliczyć. No rozumiem. Dobra, tu macie mistrza fedorowego, jakbyście chcieli coś wiedzieć, zapraszam na stanowisko tutaj do Lucia. Stachu to jest mistrz fedorowy. Jeśli chcecie coś na ten temat wiedzieć, coś więcej niż tylko wiecie, to on wie wszystko i więcej od was na pewno. Trzymajcie się chłopaki, do następnego, cześć. Tu jest cała ekipa, nie? Ekipa, łowcy, ryby, ryby, ryby. Lecimy, cześć. Tu jest skład, dobry skład. Siemanero. Siemano. Siemaneczko. Powiedz no mi tu twoim widzom, do kiedy stoicie? Do kiedy? Do ostatniego klienta. Do ostatniego klienta, czyli do poniedziałku. Do poniedziałku. Dobrze, tu jest... Dłużej. O, jeszcze jeden, tu jest skład Moskwa 80, tu są chłopaki wariaty, nie? Michael gdzie jest? Siema Michael. Michael, piąteczka. Co tam słychać, powiedz? Ile jechaliście? Ile jechaliście? Lepiej nie mów. Lepiej nie mów, ale coś na sucho, czy tak? Czy smarowaliście coś? Nic? A, to możesz się odnaleźć? Możesz się odnaleźć. No mogę, tylko przeważnie było. A, spalnie było. Ile jechaliście? Długo jechaliście? My o drugiej wyjechaliśmy w nocy. A, o drugiej w nocy wyjechaliście. I tak na sucho, to jak byście dojechali? Pewnie żeście kręcili się tu dookoła Poznania, nie mogliście parkingu znaleźć. Nie. Dobra, zapraszam was tu na stanowisko. Trzymaj się, Michael. Piąteczka. Mamy szprotki. Ogórki, ogórki. Same... Nie, nie, ja już... Jadę dopiero pączka, jeszcze mam poklejone usta, nie? Żeś sam te ogórki gotowo, naprawdę. Nie, no tak, sam podkład. Jakbyście mieli tam pod tym stolikiem coś, to tak, ale tak same ogórki, no to nie, no nie bardzo. To jest podkład dla mnie, nie? Trzymajcie się, chłopaki, smacznego. Jest tu jeszcze ktoś na tym... O, siema, Rafisz. Piąteczka. Co tam, byku, powiedz nam. Ja tu już Michaela przywitałem. Michael mówi, że tutaj na sucho wszystko jechał, smarował, błądziliście od drugiej w nocy, spał, nudzi mu się. Weźcie tego chłopaka trochę tam, bo on tam stoi sam taki, nie wie biedny co zrobić. Niech może kulki rozkłada albo segreguje wielkościowo czy coś. Zaginął w akcji. Dobra. Jestem, bo to jest związane z tym, że pierwszy raz jesteś. Pierwszy raz jesteś. Tak, mi się wydaje, że presja. No właśnie widzę presję, nie przejmuj się, Michael, będzie dobrze, to jutro już będzie... No na sucho to, no właśnie, to bez sensu, dla mnie to wiesz. Ja bym tam poszedł zaraz do okienka, bym ci coś przyniósł, ale nie wiem czy mogę. Nie mam zbytnio czasu, nie? Ale ja pod tym stolikiem to bym na pewno pusto nie stał, nie? Dobra chłopaki, trzymajcie się. Tak jest, no to właśnie, chłopaki jeszcze są, skąd wy jesteście? Jeszcze jestem ja, Podlaska. Przecież tam bimber to pędzi co drugi, kurde, gość, nie? Na Podlasie, daleko. No na Podlasiu, tam... Byłem ostatnio na Podlasiu, do jednego klienta jechałem, to przez 10 km nie było asfaltu, ale tu droga była dobra, nie? Za to ciągniku, dziki kraj, dziki ludzie. Michael, trzymaj się. Ja, Michael z Podlasia. Michael z Podlasia. No i bardzo dobrze. Kiedy na staw? Zabierz Michaela na staw, bo on ci nakręca widzów. Jest to chłopak, który jest rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I naprawdę działa i robi konkret interes, nie? Oczywiście. No i... Tylko się zawstydził trochę. Zawstydził się. Michael, ja ci tu zaraz dziewczyny, tu jakieś stewardessy chodziły. Nie trzeba, ale ja bym ci tu przyniósł jakieś stewardessy. No coś ty, Michael. Czekaj, to zaraz, bo jedna mi ulotkę dawała. Ja ci zaraz tą ulotkę przyniosę i go ją znajdę. Dobra chłopaki, nie mam zbytnio czasu, trzymajcie się, pozdrawiam, żeby interes się bił. A ty tutaj kibicuj, Michael, kibicuj.
No i co? Byliśmy widzowie u Rafisza. Michael trochę zawstydzony. Ja myślę, że gdyby mu dali jakieś smarowanie, to wszystko lepiej by szło. Byłoby troszeczkę więcej ludzi, ale i tak im się kręci. Pozdrawiamy chłopaków. I szukamy dalej jakichś znanych osób oprócz mnie. Może bardziej znanych oprócz mnie. Zobaczcie, jakie fajne rękodziełko u pana. Okoniki, szczupaczki. Naprawdę w bardzo fajnej cenie. Szczupaczki. I jeszcze ma pan tutaj karpie. Ten karp jest naprawdę solidny, nie? Świeci się, chyba polerował pan całą noc. Breloczki. Jasne. I inne sprawy. Od dwóch tygodni. Ale tylko to pan polerował. Samochód też. Od dwóch tygodni tego karpia. Aha, okej. Okay. Naprawdę bardzo ładne, nie? Do widzenia. Bardzo fajne. Handel idzie, zobaczcie jak wciska ludziom. Jest jego praca. Siemanero. Idziemy do klasy. Siemanero. Mam to zabrać? Zobaczcie. Kolega tak jak na targach, tak samo i w Poznaniu. Widzę, że na paliwie nie oszczędza, czy tam 100 km, 200 dla niego to nie robi przeszkód. 100, 200 km. On mówi, żeby tylko zarobić, to pojedzie nawet i na koniec Hiszpanii, tak? No i bardzo dobrze. Co tam słychać? Dzieje się? Coś chyba się dzieje, nie? Początek był lichy. Spoko. A teraz coraz więcej. To zobaczysz jutro i zobaczysz w niedzielę. Nie, jutro będzie. A będzie coś smarowane w nocy? Smarowane, człowieku, ja po kolei od środy jestem, więc jedyne o czym marzę, żeby się położyć. No chłop ledwo stoi, nie? Nie, no nie. Ale mówi, że cały czas czeka na tych klientów, którzy zabiorą wszystko, cały towar i będzie mógł jechać do domu, nie? Żeby tego nie musiał tego pakować z powrotem. Tego ci życzę, tego ci życzę. Lecimy dalej, trzymaj się, pozdro. Ja jeszcze biorę. Dobra, Majki zakupił troszeczkę jaskółeczek pod okonka. Miejmy nadzieję, że coś się na to skusi. Zapraszamy na stanowisko Berkeley. Może coś kupicie. Dobra, wróciłem na stanowisko. O, siema chłopaki, powitać. Jak tam się siedzi? O, jaki zmęczony. Wyciągaj. Jest browar, ale zero. To jest Ejsa. Zero? To jest Ejsa. Tamten to już pewnie płotki łowi tam gdzieś na kanale. A jak? Co tam, jak tam chłopaki? Wlepy ma dla nas. Wlepy masz dla nas, patrz. Wlepy ma dla nas. Wlepy ma. Ho, ho, ho. A ja widziałem i przyjechałem. Skąd wiedziałeś? Specjalnie po to przyjechałeś, tyle na paliwo? On by ci pocztą wysłał. Patrz, jakie mamy ten. Wiesz. Co tu pisze? Drop. A masz jakieś, a kreski jakieś macie tu pod stołem? Szkoda. Jeszcze nie. Karteczki. Przysunęli się do mnie o koszulkę dla syna, jeszcze brata. Powiedzcie mi. Jak to dostał? Brata się na szczurach, tak, no właśnie. I co tam panowie? Wiesz, nie wiem. Nie, już nie, już mi starczy gumka. Ja wolę bez gumy, ale dzisiaj założę gumę. Ale Lewandowski gdzie? Gra. Nie Robert. Dwójka go przycisła, na 100% dwójka go przycisła. Gdzieś były tutaj przez chwilę. Ja mówię ci, że się nażar kebabów, bo wstawiał relacje, że kebaby i te sprawy. Ale jest gejemem. Tak? No. A jak w Hiszpanii było? Nic nie zrobię. Nie no, w sensie Usuniemy to. Nic jak na Hiszpanię. Co? Nic jak na Hiszpanię. Tak? Ale suma złowiłeś przecież. Którego? A, ten co ci się zerwał. To nie było tam suma jakiegoś? Skąd się zerwał? Tak, zgadłem? Patrz, ja wszystko wiem. Chcesz obejrzeć? Nie chcę. Zerwał się sum? No płakałem z 2 minuty. Co ty gadasz? Serio? Ale na końcu zrobiłem, ale na pelet. To się nie liczy. A, no bo mieliście tam zestawy, widziałem, rozstawione. Największego złowiłem. Znaczy, bo wy się źle nastawiliście, bo na Hiszpanię nie jedzie się na sandacze, tylko na sumy. Nie jebać te sumy. Jak chcesz jechać na sandacze, to jedziesz w inne miejsce. Nie, no ja chciałem tam od zawsze. Chciałeś tam. Ja też chcę na Ebro, ale nie wiem, czy za sandaczem. Zobaczymy. Wiem, że tam już nie jest tak z sandaczem jak kiedyś. Sumów to wiem, że jest od groma, tylko trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Sandacza również jest tyle samo. Czego tam stoi sandacz, no obok sandacza na kresie. No dobra, no więcej na pewno niż w Polsce. W każdym kraju jest więcej niż w Polsce, no to nie oszukujmy się. Tak? No prawda. Piotrka się zapytaj o qualifier. Kogo? Czego machasz tą Pepsi, wygazujesz? No, jakie to boli. Gdzie pił potem siki Weroniki? Reklama, a jeżeli coś jest tego... To dobra, to kamera, cięcie. Towarzyszu!
Towarzyszu! Zacząłem kupować kurwa po sztuce. Zagadany to jest. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie. Powitać. Chciałem ją pozmarkać. Jest zajebiście. Nie mogłem was znaleźć, macie mniejsze stanowisko niż ale... w Warszawie, ale za to jakościowo jest dobre, jakościowo jest bardzo dobre. Po prostu są schowani. Schowani, wyszedł z lochu, nie? To jest wszystko, wszystko strugane jest w ciemnościach, nie? Tak jest. Pod przeburaszkę. Przez daltonistę. Dlatego tu przyszedłem, bo ja też jestem daltonistą. Nie miałem. Jeszcze się dogadali, Adaś wyszedł na pauzę gdzieś. Grubego nie ma, grubego nie ma. Zadziorka nie ma, bo zadziorek jest w zadziorze. Dużo pracy jest. Dużo pracy. Mogę czy nie? Wyciągnęliśmy z lochu i... Szedłem się przywitać, ale jak już jestem, bym coś kupił, żeby było, że się kręci. Co potrzebuje? Coś... Na jaką rybkę? Może coś na rzeczkę, bo już mam tych wszystkich sandaczowych i tak dalej rzeczy. Może coś na klenika, klenik, jaś, okoń, coś takiego. Coś na rzeczkę, coś co kurwa szybko, ale będzie szansa na rybę. Jak schodzi? Szakal. Półtora do dwóch metrów. Hej, podoba mi się, ja kiedyś takiego psa miałem. Nie? Bardzo agresywnie pracuje. Klen, jaś, okoń, brzana. Sumki też go lubią urwać. O, jak głęboko schodzi? Od półtora do dwóch metrów. W tym sterze, nie? Okay. Jakbyś chciał płycej schodzący. Płycej, troszkę płycej. Uniwersalny w ogóle Hochli, 4 cm, 4 gramy, schodzi na 0,7 metra. Fajnie fruwa, nawet na stojącej wodzie będzie nim fajnie rzucać. Dobra. To weźmiemy tego weźmiemy. Dobry kolor. 35 zł. Lepiej wydać u towarzysza Gugały, niż przepić? Przepić lepiej, ale... Lepsze to, niż dawać księdzu Dąbrowie Górniczej. To taki szczegół, nie? Dziękuję bardzo, trzymaj się, pozdrawiam Żółwik. Wszystkiego dobrego. Lecimy dalej. Zapraszam na stanowisko Champion. Wszystko strugane u profesjonalisty. Na razie. Żeby nie było, Majki też coś zakupił, a graweczki, bo mu się skończyły. Ludziska, my nie jesteśmy z urzędu skarbowego, jesteśmy tu u pana, który wysmugał tego szczupaka sam, tak? Nie, ale mój znajomy, który jest artystą. Głowa jest oryginalna, resztę dorobił artysta. Resztę dorobił artysta. Tak. Dorosły taki szczupak może mieć nawet 800 zębów, nie wiem czy pan o tym wie. Nawet słyszałem, że 900, proszę, ale... od spodu mu zajrzeć, jak to tam wygląda ta tarka. Ja wiem, od 700 do 900, łapałem tam 40, to nie liczyłem, ale mają zęby. Mają. Nie wkładać paluchów, bo... Nie wkładać paluchów. Bo mają właśnie te zęby do tyłu, nie? Tak, zakręcone. Bardzo, bardzo fajnie, że mu się chciało to strugać, nie? No. Ale nie, naprawdę fajnie. Bo pan tutaj tak ludziom... Prowadzę agroturystykę z wędką. Agroturystykę pan. Tak, bo mam domki, tak jak na przykład teraz widać na zdjęciu, na filmie. To do sprzedania, nie? No to fajnie. Oraz staw. To może do pana tu zajrzymy. Oraz staw... powierzchni 2,5 hektara. No bo ja mam taki kanał na YouTubie, powiem panu, i też szukam takiej wody, gdzie są też szczupaki, powiedzmy, bo no nie ukrywajmy, na PZW to albo są zażarte, albo znikły. Ocieplenia klimatu. Coś w tym jest. Znaczy chodzi o to, że no już się tak nie wycierają szczupaki w Polsce, no bo jednak no teraz tak wylały te wody, tak? Ale te jednak wyschło trochę tych rzek, gdzie ten szczupak się wycierał na tych łąkach, jak ta woda się podniosła. Tak, a teraz już jest ten problem, że no niestety nie ma się gdzie wycierać, mało jest tych tarlisk. Uważam, że za dużo jest prostowania rzek, wybetonowanych rzek. No i niestety są proste rzeki i te ryby też się nie wycierają. Nie mają gdzie? Nie mają po pierwsze gdzie. Ja na miejscu tych wszystkich działaczy z PZW nie zarybiałbym, bo ta ryba z zarybiania moim zdaniem po pierwsze słabo, żeby przeżyła, bo jest słaba genetycznie. A z drugiej strony uważam, że te szczupaki no zdechną, nie? I też są nie takie odporne na choroby, jak te, które już tam w tej wodzie istniały, naturalnie, prawda? Tak. Naturalnie, dlatego wypuszczać mi ryby, nie dlatego, że ta ryba nie odnowi się, bo się odnowi, a te wszystkie z tych są słabsze genetycznie po prostu z zarybienia. Jeśli oczywiście to zarybienie jest i te dziadki wszystkie na żywca je wyłapią, nie? No ale to taki szczegół. U nas na żywca nie można. Nie można. Ja bym zabronił wszędzie łowić na żywca i na trupa, bo dla mnie to nie jest łowienie drapieżników na trupa, gdzieś się siedzi, można se karpie łowić. Ale niestety tych drapieżników jest dosyć mało. Co więcej mogę powiedzieć? Myślę, że tyle. Dlatego ludziska, wpadajcie tu do pana, pan wam wszystko wytłumaczy na temat szczupaków i innych drapieżników, ma stawy hodowlane, tak?
nie? Nie hodowlane. Typowo pod wędkarstwo. Typowo pod wędkarstwo. Dlatego ja tu z panem porozmawiam i możliwe, że się zobaczymy u niego na zbiornikach. Zapraszam. Także zapraszam. Ale muza jest dobra, nie? Nawet DJ-a mają, zobacz. Zobaczcie. Idziemy potańczyć, bo mnie już to znudziło, nie? I teraz. To mi się podoba. DJ jest. Chyba jedno z lepszych stanowisk, jakie zobaczyłem tu na tych, powiedzmy, targach. Rybomania. Zapraszam wszystkich do WAMO, do dziewczyn tutaj. O, dziewczyny są na Rybomanii, mają też kanał na YouTubie. Mają naprawdę fajne rzeczy. Zakupiłem sobie fajny kubeczek. Może zademonstruję. Naprawdę mają ciekawe gadżety, mają pościele wędkarskie. Niestety moja kobieta by mi nie pozwoliła, kochanie, jeśli to oglądasz, wyłącz. Nie pozwoliła całej pościeli zamienić w ryby. Chociaż może kiedyś ją namówię. Dlatego zapraszam tutaj do dziewczyn na ich stronę i obkupujcie się, nie? Bo naprawdę mają fajny towar i dobre ceny. Do widzenia. Cześć. O, pan Lewandowski. Patrzcie, kogo ja tu spotkałem. Nie Roberta, ale równie znanego na polskim YouTubie. Powitać. Ile ma? Zobaczcie, pokradł wszystkim. Pokradł wszystkim. Bo tutaj był pan Storecki. Ty pod ryb i powiedział, że byłeś na dwójce, bośmy tu przechodzili, ciebie nie było. Nie wiem, czy kłamał, czy nie kłamał. Na czwórce stoisz. Na czwórce. A, bo mówił, że tam właśnie tego Leszka tam piłeś 0%, no, bo więcej, na więcej sobie nie pozwoliłeś. Już trochę, nie, tak byłem. Tak? Ale spudłeś? No taki początki faworyta, polecam, najlepszy. Niedługo w sklepach wszystkich najlepszych. No, marketing, nawet gdy powiedziałem coś innego, już marketing, od razu chcę sprzedawać. A nie? Przy okazji, jak kupicie 4 koszulki, to tą przynętę wam dam grę. No, będziecie widzieć. A, co tam słychać? Płoteczki? Płoteczki, leszczyki, karasie. Czekamy na maj. Przeszedł na białoryb, nie. Na jasną stronę mocy. A kiedy będą te ciemne strony, zęby jakieś? Od maja. Nie kusujesz, rozumiem? Nie, przynajmniej nie na filmach. Przestał, nie? Nieważne. Powitać? Cześć. Ja tego pana poznaję, nie? To jest kamera twoja. Rozumiem. Rozumiem. Jak tam chłopaki się podoba na rybomanii? Fajnie jest. Ja 4 lata przerwy miałem. 4 lata przerwy miałeś? No bo ale widzę, nie próżnowałeś, no chłopak, jak ciostko. Schód, wcześniej tam pączek taki jak ja, ale teraz jest fajny chłopak. No fajnie. Na filmach troszeczkę byłeś niższy, ale ogólnie to pewnie przez tą kamerę trzeba być. No dobra, ja taki mały jestem, nie? No dobra, chłopaki. Co macie ciekawego w ogóle? Można u was coś kupić, czy po prostu tylko zwiedzić? To jest pokazówa. Pana Stefanowa jest wszystko to, co tutaj. Okej. Okay. Bo pochwalę ci się, że ja też mam wędkę faworyta, nie? Ale jeszcze przed twoją reklamą. Ja mam od 7 do 21 faworyt. A co to tam? X-over? Nie, to nie jest X1, to jest cast over. Cast over, dokładnie. Bardzo fajna wędeczka, ale to jeszcze nie to, co ja bym chciał. Ja cały czas szukam. Minus 17%. No, reklama, nie? Tu jest ciągle reklama. Stać koło Lewandowskiego, nie, to ino reklama. Plus 17%, tak nie używać. Tak. Nie, no fajna wędeczka, ale to jeszcze nie to, jest troszeczkę, wydaje mi się, za wolna. Szukałem sandaczówki, szybsze się tam sandaczówki. No to Skyline to. To jest Skyline. Skyline. No nie wyszło ci. Nie wyszło ci teraz. Nie, no, a jak się jeszcze raz? 7,21. Dla mnie to jest opisana X-Fast. No tak, taką chcę właśnie, szukam taką, ale już nie chcę. Nie chcę już faworyta. Ale jest. Przepraszam, jest bardzo fajna, jeśli chodzi o cenę. To już poszedł, nie? Nie, no musisz reklamować to lepiej, no, znaczy nie, no ja wiem. Znaczy ogólnie spoko wędeczka, ale wydaje mi się, że bardziej pod szczupaki niż sandacze, bo nie jest taka szybka, ale za to świetnie trzymasz szczupaki. Ona jest szybka, tylko że bardzo szybko przechodzi w tą parabolę, wiesz? Tak, ja już szybko. Na nią mówiłem o konie w Szwecji. Yeah. I to jest taka bardzo lekka sandaczówka, ale 7,30 jak zobaczysz, to jest ten sam model, ale zupełnie inaczej. Znaczy prawie. Wiesz co, ja bym chyba chciał bardziej między 10 a 35, 10-40. Jest takiej model 10-35 też. I to takiej właśnie... Nic się... 100 lat! Nic się nie stało, kubeczek może się nie potłukł.
kochanie, nie patrz na to, miał być dla ciebie, będzie dla mnie. Także ten cięcie. Aha, mówisz, że ten 10.35 jest lepszy, tak? Uważasz, że znaczy, ja to będzie najlepsza wędka ja na świecie? Ja bym wybrał 10.30. Ale się rozgadał, nie? Dlaczego? 10, dlaczego? 10, ja też go znam, też go znam. Ale z YouTube'a, Bo na TikToku też jest. Ale mniej, ale mniej. Jeszcze na paru innych portalach. Tak, to jest pan reklama. Nie, ale naprawdę. Polecam wszyscy stanowisko, tutaj faworyt. Pan Lewandowski, nie Robert. Ochrona, gdzie jest? Dobra. Dobra, myślę, że już się nagadałem za dużo. Robimy cięcie kamery. Zapraszam tu na stanowisko do pana Tomka, chyba tak. Trzymajcie się, ludziska. Ja tu jeszcze z Tomkiem zamienię kilka słów i lecę, bo tu się wszyscy na mnie patrzą. Pozdrawiam. Mike Fish TV. Dzień dobry, Kamilu. Powitać. Kogut, gdzie ty byłeś? Ja tego pana znam z YouTube'a. Był u pana na kanale na o koniach. Tak? Powitać. Cześć. Bardzo fajnie zrobiłeś tam na tym akwarium. Fajnie ci to wyszło, Kamilu. Idziesz jeszcze raz? Czy widzisz tak dobrze, że cię namawiają? Dobra, to ja z kogutem minutę. Leć. Marker, idziesz z nim? Tak. Tu jest Kogucik. Bardzo fajny kanał. Kogucik mnie nie zna, bo jestem mniej znany niż on. Nieprawda. Kojarzysz mnie? O. Co tam Kogucik powiesz? Jak się podoba? Właśnie dopiero przyjechałem, jeszcze jestem w trochę takim lekkim szoku, nie wiem co się dzieje. Ale powoli się. Ty nie byłeś na targach w Warszawie, co grom pan robił. Teraz też mnie miało nie być, ale finalnie. Ale jest, ale jest. Przyjadę, nie? Powiem ci, że jest fajnie, ale uważam, że na w Warszawie na rękodziele było lepiej. Dlaczego? Bo tu jest za dużo tych karpiorzy. Nie uważam, że karpiarstwo jest złe, bo sam karpiuję, ale wolałbym coś bardziej spinningowego, nie? Trzeba omijać te działy te karpiowe, bo tam mdli ogólnie. No troszeczkę tak, bo te wodne to świnie... Pamiętam właśnie z targów poprzednich, jak tutaj tak? Byłem w Poznaniu 3 lata temu, tak? To karpiowe miejsce było, omijałem, bo było właśnie mdło. Zobacz, Kamil, wiślany morderca nie ma serca. Dobra chłopaki, lecę, trzymajcie się, cześć. Ludziska, mam tylko 2% baterii, niestety nie nagram nic już więcej dla was. Pokręcę się jeszcze chwilę. Miałem nagrać TikToka, ale niestety nie mam czasu. Ma długa droga przede mną. Może coś więcej kupię? Lecę, trzymajcie się, cześć.